Witam was serdecznie, z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, było wczoraj 25 łapek w górę pod filmem, więc wywiązuję się z obietnicy. To będzie bardzo długa kompilacja waszych wyciągów. Powinno się ją dosyć dobrze oglądać, bez znudzenia, ponieważ będę wam prezentował tylko końcówki bitew, czyli same właśnie wyciągi. Na początek kolega sympatyczny... Proszę bardzo, Juvenes i dalej nie widzę, Juvenes Feles, fonetycznie oczywiście, nie wiem jak to się wymawia, także kolego wybacz. No i cóż, wyciąg tutaj nie będzie taki, jakbyśmy sobie to wymarzyli, nie w pełnym zakresie wyciąg, bo ja już tą bitwę zobaczyłem, natomiast ewidentnie no, nadaje się chyba do tej serii. Nie będzie też dynamicznie, ale spokojnie, jeszcze coś się znajdzie. Myślę, że oho. Pierwszy delikwent. Przebija. Czy to jest... No nie, razy dwa nie będziemy oglądać. Uwaga. Tak jest, zanim się przeładował. Jest robnięcie, zostało raz, dwa, pięciu przeciwników. Jedzie na ogrysku E3. Oczywiście tutaj wystarczy mu... walnąć z byle czego. O! No cóż. Jeszcze Arta, żeby nie robnęła. Zobaczcie, 358 HP. I... No to jest właśnie wada i przewaga jednocześnie niszczyciela. Takiego, który ma wieżę obracalną, a i takiego, który ma działo zamontowane na stałe. Niestety, to jest... wiele osób wybiera linię z niszczycielami wieżowymi, bo po prostu nie cierpi tego, że po wyjechaniu jeszcze musi troszeczkę dupskiem nadrzucić, żeby można było oddać strzał. Oho, no, trzeba przyznać, że musi być szczęście, tak czy nie? Dobra. 4 do końca. Ja to może troszeczkę bym przyspieszył, bo tych wyciągów musi tu wejść dużo. Dobra, jedziemy. Wszystko zależy od tego, ile HP mają przeciwnicy. Jak pancer resto, no tutaj może zakończyć. E75 też na strzał, ma lodówkę. I babok... O! No takie rzeczy! No kurde. Nie oglądałem do tej pory, albo szybko to przewinąłem. No dobra, czyli jak pancer się, że tak powiem... skrzaczył zdecydowanie. No to teraz zróbmy razy dwa, albo nawet razy trzy prędkość, bo nie wiadomo gdzie ten E75 jest, ile on ma HP. Stał w bazie. Dziwna sprawa, bo E75 tutaj na przepychaczu całkiem nieźle mógłby sobie poradzić. Dobra, uwaga. Uwaga, czy będzie bliskie spotkanie tu? Jest artyleria także po tej stronie, ale no ta artyleria za dużo nie zrobiła, jak widzicie. Dobra, jeszcze przyspieszymy. Nie mówcie, że on ciągle stoi w bazie. Końcówki tej bitwy nie oglądałem. Chciałem tylko zobaczyć, czy rzeczywiście kolega został praktycznie sam na tyle czołgów. No i okazało się, że tak. O, tu można go przechwycić, gdyby jechał do bazy, ale widzę, że nie jedzie. Z tej strony, pamiętajcie, możecie podświetlić przeciwnika i samemu, no, dobrze się schować przed artylerią. To jest taka różnica między jechaniem właśnie górą a dołem tutaj. No. Nie wierzę, że on będzie w tym samym miejscu cały... O nie! To jest po prostu... O kurczę, 27. No ale kolego, zmieniaj. Zmieniaj pozycję, bo babok już celuje. O kurczę. Może 75 zapomniał, kurde, że przecież tutaj wystarczy, że go muśnie pocisk z lodówki i będzie koniec. No dobra, słuchajcie, teraz muszę to przyspieszyć, ponieważ wynik bitwy jest mi znany. Także było tych czołgów bardzo dużo, ale wyjeżdżały pojedynczo, bez składu. To jest największy...
największy błąd, jaki możecie zrobić, i z drugiej strony najbardziej mokry sen gracza, który zostaje sam, żeby przeciwnicy na ogryskach pojedynczo wyjeżdżali na niego. Dobra, jedziemy z następną bitewką. O, okej, moi drodzy. Niech tu teraz pojedynczo zrobię. Dobra, chyba jest dobrze. Tym razem T-127, jak widzimy, przeciwników zostało 5. I zobaczymy, co teraz będzie. Kolega sympatyczny, lewy 13. No, czołg jest zacny. Widzę już, że część zaczyna kapować. No. Ha. Z taką przewagą zawsze można się pokusić o to. Kolega ma 20 HP, więc jest na strzał, po prostu na strzał. No i zobaczymy, jak z tego wybrnie, kurczę. Mapka kopalnie. Oho. O, są dingi, tak jest. No T-127 przy takim losowaniu rzeczywiście może trochę dingnąć. Oho, 10 TP. Ale tak boczkiem stanął, kurde. Dobra, 3 zostało. 3 zostało. I kolega będzie dekapował. O! No, czyli sporo wytrzyma ten czołg. Kurczę. Akurat w tych najważniejszych momentach kolega dinga aż miło. Jeszcze zostało M2 Medium i AMX-38. Zobaczmy, co tutaj się stanie. No kurczę, 12 sekund, 11. Może być niewesoło, 6, 5. Chyba wyjedzie ktoś z kółka, bo... Nie no, to już trzeba mieć pecha, naprawdę. Musiał się wychylić tu zamiast, jak już chciał kapować, to mógł się cofnąć i to by była bitwa wygrana. No nie no. Wychylił się, dostał bambucze. Dobra, no teraz trzeba znaleźć tamtego, to oczywiście zrobimy razy 2, żeby więcej bitew do odcinka się zmieściło. Dragów. O, jest gościu. Również full HP. Dobra, po 45. Kurczę. Dobra, uwaga. Kurczę. I oto jest 10. frag. Pewnie jacyś młodzi gracze zdziwieni, dlaczego tak dinga czołg na poziomie 3. Dobra, jedziemy dalej. Dobra, moi drodzy, następna bitewka. Nie udało się, nie udało się. Kolega został na 6 przeciwników aż. Uwaga, dobra, już jest 5. Pojazd to oczywiście 703-2. I... kolega Rorololnik, o ile dobrze powiedziałem, kurczę, zostało jeszcze 5 przeciwników, czy to jest razy 1? Tak jest. No i sprawdźmy, u góry się czai Batchat, na ogrysku, kurka, na ogrysku, pamiętajcie, jak jesteście, trzeba wyczekać moment, no. Tutaj jeszcze Babok może dać o sobie znać i za chwilę, bo kolega się... O, następny! No nie! Dobra, raz. Chyba Babok nie miał tu wrzutki, może akurat były ustawione... Nie no, ten gościu jest... Jest niezły, dobra. Zostało 4 przeciwników, Babok dopiero teraz strzelił. Czołg dwul... Nie, no kurczę, takie wyjeżdżanie, poważnie? Nie no, wyjechał tym Batchatem, kurde. O,
Moi drodzy, no w takiej sytuacji aż się prosiło, skoro z tej strony jedzie Protek, żeby Batchatem podjechać z drugiej strony. I bitwa wygrana. Pamiętajcie, że zawsze jak z tej samej strony atakują ze dwa pojazdy, to gość będzie przodem ustawiony, będzie go trudniej przebić. O, widzę, że Protek tutaj... Czy złapie się... O właśnie, kolega nie może odjeżdżać tak za bardzo. No. Uważam, że powinien wyciągnąć na artylerię teraz. A tymczasem Protek tak stoi, że po prostu może tutaj sobie kolega się chować. Kurczę. I koniec. Znaczy koniec. No, jest 593 HP. Zobaczcie, jak szybko kolega się uporał z nimi. A tu wystarczyło wyjechać dosyć z dwóch stron i już by było pozamiatane praktycznie. Ten Su-130 tak by też mógł poczekać, tak? Na Protka, skoro widział, że jedzie. No ale tak się nie stało. Zwłaszcza wyjeżdżać tak na dwulufowca, to... dobra, kolega teraz będzie jechał i jechał i jechał, więc ja pozwolę sobie po prostu w magiczny sposób przełożyć wajchę na razy dwa. A jeszcze muszę wam powiedzieć, że dzisiaj robimy drugi konkurs. Otóż, jeżeli pod tym filmem będzie mniej łapek niż 10, to nie zrobię dzisiaj streamu z babokami. Jeżeli tylko wbijecie więcej niż 10 łapek, to po prostu stream z babokami dzisiaj będzie calutki, bez żadnego innego czołgu. Tylko baboki i same baboki. Także w ogóle łapek nie dawać pod tym filmem, jeżeli w ogóle chcecie, żeby był stream normalny, a nie babokowy. Jeden kolega pod tym drugim filmem właśnie coś takiego zgłosił, żeby robić w drugą stronę. Nie, że macie nabić ileś łapek, tylko nie nabijać iluś łapek. To będzie dobre, bo niektórzy odruchowo dają łapkę w górę. Więc jeżeli tylko przekroczy liczba 10, to niestety dzisiaj babok time i 3 godziny albo 4 non-stop baboków na streamie. Dobra, kolega objeżdża. No, dwa pociski załadowano. Szkoda, że teraz już ten wie, o co chodzi. A, pięknie. No dobra, wyciąg był ewidentny. Jedziemy dalej. Okej, moi drodzy, następny wynik będzie też dosyć fajny. Tutaj kolega sympatyczny w kołowcu kolejnym. A się kolega nazywa Jackhead. No i zobaczmy, co tu się będzie działo. No, na razie takie są siły dosyć wyrównane, ale kolega napisał, że wyciąg, więc wierzę mu na słowo. Chociaż z tym wierzeniem na słowo trochę dziwnie, bo już dwie bitwy musiałem wyrzucić, w których napisaliście w temacie, że jest wyciąg. Tymczasem, no, dwa czołgi na dwa, no to nie jest wyciąg, nie? A przynajmniej nie do tej serii. Dobra, 360, ale wali z haeków, kurde. Dobra, no tu już wyciąg tak będzie, bo tu przynajmniej jeszcze, żeby rozwalili tego baboka, to już było zupełnie dobrze. Kolega życia ma 360 ponad jeszcze. No to zobaczmy, co się będzie działo. Niestety babok został rozwalony jednak. No i zwłaszcza ten P43 dosyć... O, nie trafił, nie. Kurczę. No ładnie mu przybzdryngolił babokiem. Słuchajcie, ogólnie wydaje mi się, że te kołowce nie byłyby takie upierdliwe, gdyby one w ruchu mniej celnie strzelały. Bo one, kurczę, troszeczkę... No nie wiem, no... Gdyby coś im zabrać... Z drugiej strony, ci, którzy grają kołowcami, no wtedy może już by zupełnie zostawili te pojazdy.
trudna do zbalansowania, widzę, to jest... Trudny do zbalansowania to jest rodzaj pojazdów. Dobra. Jak w Panzer 4, zobaczymy ile HP będzie miał. O, zaczął kapować. Dosyć ryzykowne. Dosyć ryzykowne. Chyba, że wykryje pierwszy, bo kolega jest na strzał. 105 życia. Uwaga. O, kolega stawia wszystko na jedną. Ale fuks! Ale fuks! Że akurat stał tyłem. Uwaga, bo babok. Strzelił babok. Dobra, słuchajcie, zostały dwa pociski plus ewentualny taran, tak? Jakie tu są obrażenia? 175. No to dwa pociski powinny starczyć na baboka na pewno. Zobaczmy. Na M44 zrobił 5 fragów. Więc to nie jest jakiś gracz palcem robiony, nie? To musi być ktoś tutaj, ktoś lepszy. Z tych lepszych lektur to musi być gościu. Tych znanych takich bardziej pisarzy, autorów, aktorów. Dobra, zobaczmy. Zobaczmy, zobaczmy. Po prawej stronie pewnie jest. Pewnie stoi na tym balkoniku, bo stamtąd może tu filować. O, będzie wykrycie teraz. Tylko nie w kółko. O! Raz! No trzeba zniknąć, zdecydowanie. Już. Uwaga, uwaga. A on tu będzie widział to. O! No to teraz już ma przekichane. No nie z kołowcem takie numery. Dobra. Jedziemy z kolejną bitewką. Okej, następna bitwa. Kolega Manik 69. I stokowy czołg T-54, czyli nadworny naleśnik, najbardziej naleśnikowaty, a przynajmniej ten pierwotny i jedyny słuszny, T-54 na stoku. No i kolega zdecydowanie musi to zdekapować. No, stokowy to wiadomo, że... Nie, no nie trafił koleś. Teraz się dingnie. Uwaga. O, tak długo przeładowywał? Kurde, wydawało mi się, że już dawno powinien strzelić. No, jest jeszcze do załatwienia Su-130, jeszcze EBR i Streetswagen 130. 600 hapsa. Dziwnie tak obraz skacze, kurczę, może na chwilę zatrzymam. I tak skacze. Kiedyś było tak, że jak... Żabie skoki się pojawiały, to wtedy wystarczyło. O! Czyżby na strzał zszedł? Tak. 226. No i mamy jeszcze Su-130, który może mieć więcej hapsa. No i Streetswagen, który aż 5 fragów zrobił. Prawdopodobnie on był bardzo dobrze ustawiony tym Streetswagenem i jak tutaj koledzy atakowali, to wtedy sobie... Oho! No. No nie, jeden strzał można przyjąć, ewidentnie. Przednią płytą kolega widzę chce zdingnąć. Ach, przyjął jednak. No i... Gąska! O, kurde! Dobra, uda się. Wydra wygra! Prawie już wydra wygrała. Kolega nie wie za bardzo, co zrobić. To musi być frustrujące bardzo, niestety. Dobra,
Został jeszcze Su-130, który może zakończyć żywot tego T-54. Gdzie on tam był? Wykryty był ostatnio, no bardzo daleko stąd. Kurde. Kolega Haeka ładuje. Z tymi Haekami to jest różnie. Trzeba bardzo uważać i wbrew pozorom trzeba celować, bo wiele pojazdów może to przyjąć na gąskę. O! Co to było? Nie! Co za wyciągi, kurde! Co to była za akcja w ogóle? Wyjechał na niego i z wrażenia chyba nie trafił w dupsko. Masakra. Dobra, jedziemy z kolejną bitwą. Okej, moi drodzy, był T-54, więc teraz niech będzie T-55. I będzie dekapowanie, no zobaczymy. Pierwszego już nie ma. Wiem, że jeszcze jest 50 TP, ale on nie bierze udziału w walce, więc zdecydowałem pokazać wam tutaj tą bitewkę. Jest T-10 stuprocentowy, o kurde. Kolega ma 600 HP. Niedobrze. No nie dziwię się, że wyjeżdża ten stup... Ale co on tak... Oho. Nie może strzelić na razie. Jeszcze Helka wyjeżdża. Ale to jest dobre. To właśnie tak powinno być. Tak to powinno wyglądać. No ten 10 coś taki niemrawy chłopak jest. Zobaczcie. Jest, przebicie pięknie. Cóż on robi? Nie chcę dopuścić do zwarcia. O! Kurde bela! No ja też nie wożę gaśnicy często. Co to było? Dobra, krótko, ale intensywnie. Ale panowie razem wyjechali, tak właśnie miało być. No tylko, że pierwszy ogień powinien przyjąć na siebie nie Super Hellcat, tylko kurczę te 10. Dobra, jedziemy dalej. A jeszcze nie powiedziałem, że bitewkę nadesłał kolega sympatyczny Piotr. I szykuje się następny wyciąg. P43 tym razem. Proszę bardzo, kolega sympatyczny Sidonis. Sidonis, dobrze przeczytałem, chociaż raz. Sidonis. Zobaczymy, co tutaj się wydarzy. A ja muszę wam powiedzieć, że teraz oczywiście z okazji przeglądania maila i waszych wszystkich maili przysłanych, kurka wodna, przegapiłem sporo, no może nie sporo, ale ze 3-4 bardzo dobre wyniki, bardzo ciekawe powtórki. Oho. No niestety, tutaj ta wymiana będzie trochę kosztowała kolegę. No już się mógł zdecydować na wymianę, to przynajmniej coś by zrobił. A jednak. Akurat tak stanął. Uwaga. O, dignął ładnie. Dobra, mamy 4 fragi. No tam widziałem taki wynik, na przykład 2300 podstawowego expa na... Już teraz nie pamiętam. Albo na kołowcu. Naprawdę, super wyniki, także chyba was uraczę jutro przynajmniej dwiema takimi bitwami normalnymi, oddzielnymi, bo jeżeli będzie się tam tak działo, to super. Dobra, kolega ma jeszcze 2 czołgi do rozwalenia, bo reszta to baboki. No tutaj na zasadzie będzie, zobaczcie, że to jest 8. Lew może... O kurde! Nie no, panie lew! Ale szkoda, że kolega nie poczekał i w dolną płytę nie strzelił. Jest! KW-3! KW-3 całkiem ciekawy pojazd, jeżeli ktoś lubi takie wolniejsze, ale opancerzone, to kurde, KW-3 rządzi. Chociaż był kiedyś, przypominam, na 6 poziomie. Tak, to nie pomyłka. I nie było wtedy Golda. Aczkolwiek był wolniejszy wtedy. Dobra. Jedziemy, jedziemy. KW-3 do wzięcia. Oby nie był na AF-ku.
Kolega życia 500, czyli jeden strzał od kawułka przyjąć można. Jaką kolega ma tutaj penetrację na zwykłym pocisku? 165, no... To czasami loteria w KW3 może być. Nie był wykryty ten pojazd, widzę, od początku. Nie ma go na mapce. Więc przyspieszmy to razy dwa. Może on siedzi w bazie po prostu. Albo może był za lodowcem, zobaczymy. Za lodowcem, za tym okrętem. Niestety na medal pula szansy już nie ma, a szkoda. O! Baboczysko! Chyba nie widzi skąd. Tak, nie widzi. Pięknie. No, to był tak szczęśliwy traf. Zdecydowanie szczęśliwy traf. Skąd się tu wziął babokiem? Może na spota pojechał. Dobra, przyspieszmy. No nie widać nic. Pewnie kolega będzie czekał, aż KW3 wjedzie na bazę. No, zakładając, że ma dużo życia, to... To by było nawet uzasadnione. No i dobra, zobaczmy teraz, czy tutaj coś... Niestety nic się nie dzieje. Czyżby kolega naokoło chciał jechać? Bo ogólnie na przepychaczu, no to KW3 będzie tutaj... Oho! Jak ruszył! Dobre. Dobrze, dobrze. A nie, to było przyspieszenie razy dwa, dlatego mi się wydało, że tak ruszył. Może KW3 nie grać, bo widzę, że baboki no, podjęły jakąś inicjatywę i kolega tym francolem się już tak ustawił, że jak pasywnie wykryje go KW3, zakładając, że stoi w bazie ten KW3, to wtedy rąbnąłby. Także pomyślał bardzo dobrze. Gdyby kolega jechał tamtędy cały czas, to... No teraz tylko zobaczmy, czy rzeczywiście na awku jest KW3. Uwaga. O, nie widać. O, nie widać. Może jest ogryzek tylko i się boi, gdzieś w krzaku stoi. No, trzeba będzie na jedną kartę wszystko. Może stać tam z tyłu, tam gdzie baboki zawsze stoją, tam są krzaki. Ale powinien być teraz wyspotowany kolega. Czyli, że o co chodzi? Nie wjeżdżaj w kółko, proszę cię. No dziwna sprawa. Chyba, że gdzieś pojechał i po prostu rozłączyło go, czy mama na kolację... Oja. 100% nie wierzę. Nie widzi czy co? Zamiast tu powinien być właśnie ten kawuk, no jeżeli chciał tak zaczekać. ...36 sekund, to chyba nie da się tego skończyć. No niestety, chyba żeby kolega mu magazyn wysadził nagle. O! Podpalenie? 18 sekund. Jeszcze jeden strzał. Co to było?
O, co za bitwy. Dobra, zakończmy. Mam nadzieję, że ta kompilacja waszych wyciągów się podobała. A jutro pewnie, no pewnie skorzystam z tych, co sobie zagwiazdkowałem powtórek. To tyle. Żegnam się z wami. Do usłyszenia.